ze wszystkich miast. Do największych bitew wrześniowych doszło pod Wizną, Modlinem, Mokrą nad Bzurą. Sukcesy niemieckie były ogromne, ale uparte i bohaterskie boje Polaków hamowały pochód wroga. Najdłużej walczyły załogi Warszawy i Helu. Ostatnią bitwę stoczyli Polacy 5 października 1939 roku pod Kockiem. Oddzielili Cieszyneczko od snówca jak motylską, haftowali Cieszyneczko smutne oczy rudą krwią, malowali krajobrazy w żółte ścięgi pożu, wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdy się ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwu. Przemierzałeś po omacku najwstydliwszy z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się miarzy w dźwięku minut zło. Zanim padłeś jeszcze, ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? Rozpoczął się trwający wiele trudnych lat okres okupacji radzieckiej i niemieckiej ziem polskich. Rabowano, wywożono wszystko, co mogło służyć okupantom. Polaków traktowano jak niewolników. Wysiedlano całe rodziny. Wsie zsyłano na Syberię i do Kazachstanu. Syberia to kraina dzika. Syberia to okrutny cios. W człowieczy ból tu nikt nie wnika. Syberia to tułaczy los. Wywieźli nas z naszej ojczyzny, rzucili w stepy dzikich pól, nie patrząc na serc naszych blizny, nie patrząc na nasz trud i znój. I choć w więzieniu dziś siedzimy, i choć gnębi nas głód i chłód, do swej ojczyzny powrócimy. Wierzymy, że pomoże Bóg. Śpiewać ją chcę ja. Oficerów osadzonych w sowieckich obozach w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku. Zostało w kwietniu 1940 na polecenie Stalina bestialsko zamordowanych. Pochowano ich w masowych grobach w Katyniu koło Smoleńska. Był to największy mord na jeńcach w całej II wojnie światowej. Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie. Zdradzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. Związano do tyłu ręce, by w obecności kata nie mogę dotrzeć modły do Boga i do świata. Zakneblowane usta, by tej katyńskiej nocy nie mogły błagać o litość, nie wezwać znikąd pomocy w podartym niemieckim płaszczu. Martwą do rowu zepchniętą i zasypano ziemią, krwią na wskroś przesiąkniętą, by zmartwychwstać nie mogła, ni znaku dać o sobie. I na zawsze pozostała w leśnym katyńskim grobie. Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. A są wciąż te same, miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Z
synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Ciemna noc okupacyjna. Terror, masowe wywózki na roboty do Niemiec, obozy koncentracyjne, uliczne łapanki, planowa likwidacja inteligencji. Auschwitz był odpowiednikiem nowoczesnej fabryki. Tyle, że surowcem byli ludzie, a produktem końcowym – śmierć. Kominy, symbole nowoczesnej fabryki, wyrzucały w powietrze gryzący dym, powstały ze spalania ludzkich ciał. Znakomicie zorganizowana, europejska kolej zaopatrywała te fabryki w surowiec. Transportowano go tak samo, jak każdy inny ładunek. Tu też ważna była ekonomiczność. Drutami okolony skrawek świata, gdzie ludzie tylko numerami są, gdzie brat spodlony gnębi brata, a śmierć kościstą dłoń wyciąga swą. Wraz ze wzrostem prześladowań narasta wśród Polaków sprzeciw i opór przeciw okupantom. Tworzy się polskie państwo podziemne. Powstają oddziały partyzanckie. Przez cały okres okupacji każdy Polak, dziecko i dorosły, kobiety i mężczyźni sprzeciwiali się okupantowi. Dziś idę walczyć, mamo. Przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy, tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy, tysięcy. Druga wojna światowa ogarniała jak epidemia, jakiejś strasznej choroby kraje i kontynenty. Polacy nie pogodzili się z utratą wolności. Ci, co pozostali w kraju, poszli do podziemia. Inni przedostali się do Francji, a później do Anglii, aby razem z aliantami gromić wroga. W historii II wojny światowej złotymi zgłoskami zapisały się akcje polskich lotników, walczących o bitwę o Anglię, żołnierzy walczący pod Narwikiem, Tobrukiem, Monte Cassino. Wiele się lądów zdeptało, wiele się krajów obeszło, a ziemia wciąż była polska, pod każdą żołnierską podeszwą. Chcę ucałować tę ziemię, którą ukochałem dzieckiem. A jeśli paść, to gdzieś w kraju, na piachu, na mazowieckim. Co mi tam troski, kolego? Idziemy przez kontynenty. Lecą nasze eskadry, płyną nasze okręty. My pokażemy światu, że Polski jesteśmy warci. Byleby but był mocny, byleby karabin był w garści. Zbliża się w końcu długo oczekiwana wolność. Chcieliśmy wywalczyć ją sami. Dlatego w stolicy wybucha powstanie 1 sierpnia 1944 roku, zwane później Powstaniem Warszawskim. I znów walczy dzielna stolica, i znów ją okrył pożogi dym, i po krwią zbroczonych ulicach znów wolności rozbrzmiewa hymn. Choć mundury nie zdają nam ramion, choć nie każdy posiada z nas broń, ale ludność Warszawy jest z nami. Każdy Polak podaje nam dłoń.
To my, walcząca Warszawa, złączona ofiarą krwi. Nas chce to wolność i sława, potęga przyszłych dni. Nieznane jest nam słowo trwoga, nie uśpi nas podstępny wróg. Kto żyw, ten z nami na wroga, tak nam dopomóż Bóg. Przez 63 dni walczyli żołnierze, harcerze z szarych szeregów oraz ludność cywilna. Powstańcy bronili się aż do 2 października, mimo że brakowało im broni, amunicji, wody, żywności oraz lekarstw. Warszawa uległa zniszczeniu. Zginęło ponad 20 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Straty wśród ludności cywilnej sięgały 180 tysięcy osób. Strzały, pieszczęki, wrzask do walki, co zagrzewa ponad modły, płacz i jęki, milczy miasto, milczą drzewa, ponad spiszczak.